Dzień dobry, to magazyn bez spiny, w którym postaramy się przyjrzeć naszej politycznej rzeczywistości z przymrużeniem oka. Marcin Fijołek, kłaniam się nisko. Wojciech Biedroń, witam bardzo serdecznie. Nie przeciągając, nie zastanawiając się dłużej nad formułą naszego programu, która będzie bardzo, bardzo ulotna, zaczniemy od pana premiera Mateusza Morawieckiego, który podobno stał się w ostatnich tygodniach Janosikiem. Jeden z górali powiedział mi, że ja jestem Janosikiem, bo zabieram tym mafiom VAT-owskim, a przekazuję dzieciom. Ja się tego zupełnie ani nie wypieram, ani nie wstydzę. Do mnie tylko w tym Wojtek zastanawia, kiedy premier Mateusz Morawiecki jest Janosikiem, to kto tu będzie pyzdrą, kto kwiczołem, no a co jak wyjdą taśmy z jaskini, gdzie Marek Perebeczko rozmawiał ze swoimi towarzyszami. Teraz to ja tylko powiem takie ostrzeżenie dla Donalda Tuska. Uważaj, Donek, bo jak cię Mateusz dojedzie, to nie wiem, co będzie. Hej! Właśnie, prawda jest taka, że rzeczywiście walka jest twarda, a co z tą Maryną, nie? No właśnie, z tą Maryną będzie najgorzej, bo jak się znajdzie, oj, to będzie wesoło. Żeby nie na taśmach. Dobra, to nie, to ja już nie chciałem o tym. Będą i taśmy, będą i zachwyty nad premierem Janosikiem. Mieliśmy zresztą premiera cudotwórcę, możemy mieć i premiera Janosika. Wszystkich tych premierów przeżyjemy, wszystkim życzymy jak najlepiej, jak najwięcej zdrowia, ale nie tylko o premierze, bo jest też pan wicepremier, który równie gorąco opowiadał o innej specyfice swojego zawodu. Jeden, a drugi będzie później zbudowany po drugiej stronie tego parkingu, bo nad parkingiem będzie plac Forum Romanum, miejsce wolne do spotkań i dla ludzi. Wojtek, znowu będzie podobna analogia, jak mamy seriale z rzeczywistości piękny, to ja pamiętam Misia Stanisława Barejno, genialny film, w którym również było taki piękny horyzont, piękne widoki, no i ta piosenka, młody junaku, smutek z twarzy zmasz, na horyzoncie już za parę lat będzie biegła prosta, długa trasa łazienkowska. No cóż, 40 lat minęło, widać, że no, mamy ewidentnie inżyniera, prawda? Inżynier pokazuje, tam się trochę z Forum Romanum pokręcił, ale to w ogóle nieistotne. Ważne, że zepnie z brzegiem drugi brzeg, nie? Na którym i tak dalej, ale rzeczywiście sytuacja bardzo śmieszna, ponieważ ja mam takie wrażenie, brakowało tylko kasku, prawda? Kask, taki Fiat 126P oraz maluch obok stojący i generalnie cała taka sytuacja w stylu, gdzie jest Maliniak? Gdzie jest inżynier Maliniak? Oraz pamiętajmy, że jeszcze przyjedzie jakiś prezes ze Zjednoczenia Przemysłu Ciężkiego i w ogóle będzie wesoło. No nie, no, taka w sumie sytuacja, odkąd istnieje władza, tam zawsze będą takie... Trasy łazienkowskie budowane i spięcie brzegu z brzegiem, prawda? No tak, ale jeszcze jest pytanie, bo skoro mamy Misia, skoro mamy 40-latka, skoro mamy Janosika, to co nam jeszcze pozostaje? 07 zgłoście jako szefem, koordynatorem służb specjalnych, tak, czy coś więcej? Tak, natomiast z tym 07 uważajmy, bo jednak dzisiaj piątek, prawda? No to nie, no rzeczywiście przyjedzie jakiś 07 zgłoście, a pies cywil? Pies cywil to już chyba będzie obsada bardzo, bardzo gotowa. No właśnie, ale niezależnie od psa cywila i od wszystkich seriali, pan premier Gliński otworzył tak naprawdę budowę Muzeum Historii Polski, a przy okazji tego otwarcia, tej wyjątkowej uroczystości, były również i takie obrazki, jak ten, który za chwilę pokażemy. Wojtku, wchodzimy na grząski grunt, trzeba uważać, trzeba baczyć na słowa bardzo, bardzo uważnie. Ale popatrz, jak ten film doskonale, że tak powiem, licuje z tym filmem, który był wcześniej, prawda? Pamiętasz, kiedyś był premier z tabletu, prawda? Premier techniczny jeszcze w zamierzchłych czasach reżimu Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Wtedy nie chciano dopuścić pana Glińskiego na mównicę sejmową, więc pan prezes Jarosław Kaczyński wyciągnął tablet. Więc można mieć prezesa, o przepraszam, prezesa nie wolno mieć.
mieć z tabletu, nie wolno mieć, ale premiera można mieć, a raczej wicepremiera można mieć z tabletu, to można mieć też i modlitwę z tableta, ale z drugiej strony piękna ekumeniczna impreza. A mnie się przypomniał taki szmonces żydowski, bardzo dobry zresztą, na ile poprawny politycznie, to nie wiem, kiedy Goldberg czyta Der Sturmera i podchodzi do niego Izaak i pyta: Moshe, dlaczego ty czytasz takie pisma? Przecież tam wszystko na źle. A mądry Goldberg mówi tak: bo słuchaj, drogi Izaaku, kiedy czytam Der Sturmera, kiedy czytam nasze swoje pisma, własne, to słyszę o atakach na synagogę, o antysemityzmie. Kiedy czytam takie pisma, to słyszę, jak Żydzi rządzą światem, jak rządzą bankami i wszystkim tym, co pamiętaj o jednym, jest takie powiedzenie, że niemiecki to tak naprawdę idisz, ale bez poczucia humoru. To prawda. Jest jeszcze jedna nawiązanie, które mi przychodzi na myśl. Na ostatnich taśmach, które poznaliśmy ich treść, premier Morawiecki również mówi o finansach i także o tych zagranicznych. Trzeba uważać na słowa, bo czujne oko na pewno już nas ogląda. Międzynarodowa finansjera, pada tam takie stwierdzenie, że Żydzi, że i Amerykanie i tak dalej. Uważajmy, co gadamy, bo nie wiadomo, kto nagrywa. My wiemy, kto nagrywa, więc jesteśmy, przynajmniej teraz wiemy, kto nagrywa, więc jesteśmy w miarę bezpieczni. Uważajmy, kto nagrywa. Na pewno nagrywa nas telewizja w Polsce.pl. Serdecznie cały czas zachęcamy do tego, by nas oglądać nieustannie. No i kolejny materiał w naszym programie Bez Spiny. Proszę uprzejmie. Drodzy dziennikarze, witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zapewne zastanawiają się państwo, dlaczego jestem w takim mundurowaniu. Otóż media lubią przebitki, lubią ładne, fajne obrazki, dlatego ten mundur ma pokazywać, że jako strażacy ochotnicy, przepraszam, że tyłem się odwrócę, mamy nowoczesny sprzęt, nowoczesne umundurowanie. Dokonujemy zmian na lepsze i chcemy wspólnie z tym samorządem takich zmian dokonywać w przyszłości. Media lubią przebitki, Wojtku. Zgadzamy się z panem strażakiem Druchem bardzo, bardzo mocno. No i zastanawiam się, w jakich strojach, w jakich mundurach powinni przychodzić posłowie, nasi parlamentarzyści do Sejmu, byśmy w końcu na nich raczyli zwrócić uwagę. Bo te komisje sejmowe, Wojtku, ja często zaglądam do tego Sejmu, tam są nudne, wszyscy w garniturach, pod tymi krawatami, męczą się nad jednym artykułem, drugim, nad takim zapisem prawa innym. Może wystarczyłoby, żeby założyli mundur, nie wiem, szewski, może piekarza, może strój robotnika. W ogóle cechy powinny wrócić. Cech poselski na przykład, jak był kiedyś cech szewski, ale ja widziałem tam pana Waldka, dobrze widziałem? Tak, pana premier Waldka, Waldemar Pawlak, premier Waldemar Pawlak, panie Waldku, pan się nie boi, albo jak Waldek został strażakiem, przepraszam, parafrazując, jak Wojtek został strażakiem, moja ukochana zresztą książka, niewiele więcej przeczytałem, ale prawda jest taka, że jak patrzę na pana premiera, to ja mam takie wrażenie, że on pomylił mundur. On jednak, patrząc na publikację chociażby tygodnika Sieci, to on powinien mieć jakiś taki mundurek Gazpromu i znowu kask byłby. Hełm też by się zgadzał. Gazprom, to OSP zamienić na Gazprom i moim zdaniem byłoby idealnie, ale też pamiętajmy, uważajmy na przebieranki. I na przebierańców też uważajmy. To prawda. Waldemar Pawlak zresztą wracając znowu, jakoś tam ta afera taśmowa wraca, mówił, że to nasze służby mogą za tym stać, że to tylko wraża rozgrywka między Bartłomiejem Sienkiewiczem, między ówczesnymi szefami służb. Tak się zastanawiam. No właśnie, mieliśmy tam gdzieś 07 z gościu, o którym wspomnieliśmy na początku programu. Może to było właśnie 07 z gościu w wykonaniu Platformy Obywatelskiej i PSL-u. No, że tak powiem, chyba chłopaki własnego Waldka utopili, ale generalnie jest tak, że rzeczywiście, no pan Waldemar Pawlak przedstawia jednak powagę Rzeczpospolitej. Oj tak, powaga. Z tych czasów, kiedy tę Rzeczpospolitą, jak wiemy, a jak reprezentował, no to też generalnie wiemy. Ale zwróć uwagę, u niego nie minęło jedno. Tik nerwowy. Trochę się boję kamery. Nie wiem, że ja spróbuję popatrzeć tak, jak patrzę. On tak mniej więcej się zachowuje, tak jakby, nie, dobra, za chwilę przyjdzie prokuratura, za dwa dni przyjdzie CBA, a potem trafię do sądu. No nie, chyba nie. A mnie zabrakło premiera Pawlaka jednego, skoro mamy wybory samorządowe. PSL idzie pewnie znowu po 24% tak ostatnio, albo i więcej, no albo bo więcej. Nie ograniczajmy się. Pamiętam taką konwencję PSL-u, gdzie premier Pawlak wówczas jeszcze jako prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego zerknął w kamerę, popatrzył tymi swoimi przenikliwym spojrzeniem i powiedział: zwyciężymy. No i trochę się udało. Inna rzecz, że jakbyśmy, bo pan Bury już chyba nie jest w PSL-u tak formalnie. B. No może no i ta, Bury. No w sumie różnie mówią, nie? Fakt jest faktem, że to będzie złota kampania, tak jak Jan B. był sztabkowym, tak zwanym, różnie to jest górnik przodkowy, jest rolnik, jest kombajnista. Jest ludowiec sztabkowy. Jest ludowiec sztabkowy i te sztabki, to tam chyba z tego, co pamiętam, co ustaliła prokuratura, to z rąk do rąk w ramach afery podkarpackiej przychodziła, ale o tym by nam
Krzysztof Kwiatkowski mógł go powiedzieć. Oj, mógłby poopowiadać o różnych sprawach. Jeszcze ciągle prezes Najwyższej Izby Kontroli. On wszystkich przeżyje, on wszystkich przeżyje. A jeśli chodzi o Najwyższą Izbę Kontroli, to jeszcze jedna uwaga. Mówiliśmy o tym, że z PSL może 24% wywalczyć albo i więcej. No cholera jasna, w tych wyborach nie będzie książeczki. Jak to przeżyją ludowcy? Nie wiem, jak to przeżyją ludowcy, ale z tego, co słyszę, to jest wielkie takie poruszenie wśród wójtów, a przede wszystkim radnych sejmików samorządowych, tak, zwłaszcza na południu, na wschodzie Polski, powiatach, gdzie tam jest wzmożenie. Jak nie wyjdzie, no musi wyjść 24. No w skupie jest ustalona kwota pewna, no to w tym politycznym skupie też powinna być ustalona kwota 24. Mam nadzieję, że więcej cudów nad urną już nie będzie. Jak w piłkarskim pokaże sędzia, który mówił, umówiliśmy się na 3-0, to jest 3-0. To jest 3-0, jestem uczciwy sędzia. Tak jest, tak jest. Uczciwych sędziów nam w Polsce nie brakuje, możemy o nich rozmawiać godzinami, nie tylko zresztą piłkarskimi. Jeszcze jeden materiał. Piotr Gliński, o którym już wcześniej wspomnieliśmy, ma pewną propozycję dla kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy. Panie premierze, wspomniał pan o Patryku Jakim. Jego kontrkandydat mówi dzisiaj w Tygodniku Powszechnym, że 500+ przekonało go, że jego zdanie ewoluowało i że dzisiaj widzi, jak te pieniądze dają ludziom godność, przywracają im poczucie upodmiotowienia, że to ludzie podejmują decyzję. Przyznali panu rację, państwu rację. No, myślę, że to nie jest pierwsza rzecz, o której tak można powiedzieć. Zapraszamy pana Trzaskowskiego do partii Prawo i Sprawiedliwość. Można się zapisać, można zacząć od praktykowania jako kandydat, roznosić ulotki, a z czasem zdolna osoba może by zaawansowała nawet i zrobiła coś pożytecznego dla Polski. Oferta otwarta, drogi Wojtku. Rafał Trzaskowski w klapie ze znakiem Prawa i Sprawiedliwości. Jedno jest tylko potrzebne, mam wrażenie. W PiS-ie jest taka tendencja, że jak ktoś chce do Prawa i Sprawiedliwości wrócić po jakichś przebojach w trudnej przeszłości, to musi ubrać wór pokutny i udać się do długiej kanosce na Nowogrodzką. Tak. Czy Trzaskowski mógłby udać się w takim worze na Nowogrodzką? Trzeba zacząć od tego, że Rafał Trzaskowski jest takim rodzajem polityka, który pasowałby do każdej partii, byleby mu tylko dała święty spokój, żeby tylko wziąć pieniążki co miesiąc i mieć, no usiąść sobie na Zbawiksie, gazetę przeczytać i tak dalej. Ale jest druga rzecz, wyobraź sobie Rafała Trzaskowskiego, który musi wstać o 6 rano, lecieć do, po ulotki i roznosić. Przepraszam cię, Wojtku, raz w tej kampanii wstał. Zdarzyło mu się. Zdarzyło się, wstał o 6 na patelni, ledwo żywy, ale ledwo żywy był, no bo problem był taki, że jak ruszyła kampania wyborcza Patryka Jakiego, to pan Rafał Trzaskowski przebywał w Krakowie na bardzo męczącym spotkaniu z innymi działaczami Platformy Obywatelskiej, nie dało się go dobudzić. Słyszałem taką anegdotę, że znajoma dziennikarka z TVN24 leciała do pokoju hotelowego, że biła w drzwi, żeby on wstał w ogóle i jakoś to ja sobie nie wyobrażam, bo jednak, żeby wejść do Prawa i Sprawiedliwości, to trzeba trochę jednak popracować, prawda? No jednak, co jak co, ale co jak popracować co, trzeba. Ale popracować w tej partii trzeba, nie wyobrażam sobie tego. Wspomniałeś o tych ciężkich wieczorach. Ja czasem lubię pospacerować ulicą Wiejską wieczorami właśnie, zwłaszcza kiedy są posiedzenia Sejmu. Oj, co się wtedy dzieje przy tych monopolowych, jakie tam nazwiska można spotkać, ale dziwnym trafem fotografów, paparazzi tam jakoś nie ma, jakoś nie interesuje ich ta zakupy niektórych parlamentarzystów. Ja pamiętam takie czasy, kiedy Dziennik Fakt interesował się dokładnie wszystkimi politykami, a fotoreporterzy stali na Wiejskiej prawie że dobę. No teraz się trochę zmieniło, bo jeszcze nie daj Boże mogliby zrobić zdjęcie komuś z Platformy, no i awantura od razu z samej góry by była. No nie, no lepiej nie ryzykować, ale pamiętasz to nagranie, taki też trudny wieczór w Katowicach, członkowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. To była Koalicja Obywatelska. Wszyscy byli w monopolowym. Już byli bardzo zmęczeni, ale widać, że rozmowy były bardzo owocne. Były bardzo owocne. Jeszcze co do Rafała Trzaskowskiego, od którego zaczęliśmy to nagranie, niezależnie czy trafi do Prawa i Sprawiedliwości, czy nie trafi. Jego znajomi lubili opowiadać, że kiedy jeszcze byłem częstym bywalcem salonów europejskich, to lubił właśnie przy takich ciężkich kolacjach mówić, że będzie drugim Tuskiem, że on tu zrobi porządek, bo on ma taki potencjał jak drugi Tusk. Oczywiście to wszystko absolutnie haniebne plotki, skandaliczne. Odcinamy się i powtarzamy w tej chwili brednie, ale coś w tym jest, taka ciągotka, by takim Donaldem Tuskiem zostać, by schwyciło to w końcu. Bo my lubimy piosenki, więc jest taka piosenka Lady Punk, gdzie jest taki tekst: zamki na piasku, gdy pełno w szkle. W związku z pierwszym może to było na tej zasadzie, gdy już dużo tej wody gazowanej było, albo to była kolejna szklanka Rafała Trzaskowskiego, to może wtedy się widział. Wiesz, różne są choroby, na przykład są osoby, które
twierdzą, że naprawdę są pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. I nic tego nie zmienia. Nic tego nie zmienia. W związku z czym moim zdaniem, słuchajcie, dla Platformy Obywatelskiej Tusk numer 2 w postaci Rafała Trzaskowskiego. Nie, no kochani, to było mistrzostwo świata. Wspomniałeś o Lady Punk i mi się kojarzy z kolei sztuka latania i trudne loty niektórych polityków i Platformy, i Prawa i Sprawiedliwości, i innych ugrupowań. No właśnie, drodzy państwo, i tym lotem nieco przydługim, może zbyt krótkim, może zbytnio sięgającym skrzydłami, gdzie nie powinniśmy sięgać, dobiegliśmy do końca naszego programu Bez Spiny, za który bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za uwagę. Wojciech Biedroń, Marcin Fiołek. Do zobaczenia w kolejnym punkcie programu. Do zobaczenia także w programie Bez Spiny. Bądźcie państwo z telewizją w polsce.pl.